Artur Marciniszyn, Lato 2000. Daj młodemu człowiekowi mapę do nieba, a odda ci ją jutro. Poprawioną. Fiodor Dostojewski. Pierwsze udane oli i dziką radość płynącą z trwającego ułamek sekundy lotu nad krawężnikiem zapamiętam do końca życia. Nie wszystkie pierwsze razy się pamięta, ale pierwszy pocałunek, pierwszy seks, pierwszy skun, pierwszy wpierdol na ulicy. To na zawsze zostaje z tobą. Kiedy jesteś nastolatkiem, musisz mieć jakąś zajawkę. Potem też dobrze by było, ale większość dorosłych ludzi pochłania proza życia. Moją zajawką była wtedy deskorolka. Pierwszy kickflip sklejony z trzech schodków. Pierwszy slajd na wysmarowanej woskiem ławce. Pierwszy złamany dek i tu z kolei pierwsza poważna rozpacz. Wakacje Anno Domini 2000 tuż przed rozpoczęciem liceum zapamiętam do końca życia. Pół roku temu miał być kolejny koniec świata. Znowu nie wyszło. Na przełomie 99 i 2000 równo o północy miały stanąć wszystkie komputery i to miało zniszczyć ludzkość. To nawet zabawne, że ludzie boją się tego, co sami stworzyli. Chcemy być bogami, a potem drżymy ze strachu, że posunęliśmy się za daleko i to nas zabije. Usilnie staramy się przekraczać kolejne granice, a potem nie umiemy tego unieść. Teraz tylko czekamy, aż zawładnie nami sztuczna inteligencja. Kolejny koniec świata na horyzoncie. Całe życie chciałem być we wszystkim najlepszy. Zdobyć najwięcej punktów w streetbolowym meczu, zrobić najlepszy trik na desce, wypić najwięcej browarów na osiedlowym melanżu, potem ściągnąć najwięcej buchów z z Bonga, nawet jeżeli konsekwencją był bad trip. Taki właśnie byłem, pojebany na punkcie chęci bycia zapamiętanym za wszelką cenę. Tego lata zacząłem tagować moją ksywkę na ścianach budynków. Na tym punkcie też zwariowałem. Musiało być mnie najwięcej, musiałem być wszędzie. No i byłem. Wymykałem się nocami z domu, z plecakiem wypełnionym farbami w sprayu, markerami i szedłem w pustą noc zaznaczać swoją obecność. Oczywiście nie sam, z ziomkami, z przyjaciółmi na dobre i złe, na całe życie, z którymi od dawna nie mam żadnego kontaktu. Przemierzaliśmy nocą ulicę, kładąc chrom na mury, tuż na szyby i metal. Rano robiliśmy zdjęcia naszych dzieł, a potem braliśmy deski i szliśmy szlifować chodniki, krawężniki, murki i ławki. Piękne czasy. Jebaliśmy system, nie wiedząc jeszcze, czym on de facto jest. Ale bunt to bunt. HWDP i takie tam. Oczywiście, że przez samochód. W różnym wieku różnie jest wyrażany. Szkoda, że kiedyś się kończy. Benjamin Franklin twierdził, że przeciętna osoba umiera w wieku 25 lat, a jest chowana w wieku 75. Chciałbym zwalić to na marudzenie starego dziada, ale tak naprawdę nie wiem ile lat miał ów mężczyzna, kiedy stwierdził powyższe. W każdym razie my byliśmy mocno zbuntowani i żyliśmy na krawędzi. Bóg jedyny musiał czuwać nad nami, że nie skończyliśmy pod celą albo gorzej. Nie opiszę oczywiście w tym opowiadaniu wszystkich naszych przygód, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zdążę. Po kolei, tamtego dnia, to był początek sierpnia, obudziłem się około ósmej rano w moim małym, oklejonym plakatami z rapowych koncertów i potagowanym markerami pokoju, w dwupokojowym mieszkaniu na pierwszym piętrze czteropiętrowego bloku. Poczłapałem do łazienki, umyłem zęby, pochlapałem twarz zimną wodą. Z ogoloną głową nie musiałem nic robić, ale musiałem mieć ją łysą. Takie czasy, taka moda. Hardcore, nie disco. Mama krzątała się po domu, szykując się do pracy. Śniadanie czekało na mnie na stole w kuchni. Przywitałem się z nią, szybko zjadłem i zamknąłem się z powrotem w moim pokoju. Zastawiłem drzwi okrągłym drewnianym stolikiem po dziadku z namalowaną na nim odrapaną szachownicą odpaliłem płytę kompaktową i papierosa. Otworzyłem okno na oścież i wychyliłem się przez nie. Głosy z bumboxa melo recytowały, iż 28 dzień wrześniowy dał im nowy powód, żeby nie darzyć uwielbieniem policji, że będzie ona jebana zawsze i wszędzie, ponieważ nadużywa przemocy. Było też o użyciu broni palnej przez funkcjonariusza oraz o zachwycie całym wydarzeniem lokalnej społeczności. Słuchając utworu warszawskiej ekipy, której nazwa kojarzy się z napastowaniem seksualnym, paliłem szluga w szeroko otwartym oknie, wychylony tak, że górna połowa mojego ciała znajdowała się za parapetem. Z zamyślenia nad interpretacją tekstu podmiotów lirycznych, wyrwał mnie dobiegający schodnika pode mną znajomy głos. Co tam jarasz, chuju złoty? To był gruby, jak zawsze spocony i szczerzący zęby, i gruby. Pod pachą niósł deskorolkę. Nie umiał na niej jeździć, ale umiał ją nosić. Wyposażony w niemały balast osobisty w postaci wypychającego koszulkę marki Klinik Bebzona, przyzwyczajony był do noszenia. Z przodu brzuch, z tyłu plecak, z boku deskorolka, na górze czapka z prostym daszkiem full cap, która w tamtym czasie była jednym z elementów standardowego wyposażenia skate'a. Gruby w całej okazałości stał na chodniku pod moją klatką. Morda, kurwać Wysyczałem w odpowiedzi na jego serdeczne powitanie. Matka jeszcze nie wyszła do pracy. Dobra, dobra. W odpowiedzi uniósł w przepraszającym geście dłoń. Dawaj na dół, mocią panie. Gruby był oczytanym, inteligentnym gościem, który udawał buntownika. Jarała go ta cała otoczka ulicznika i złego dzieciaka. Chociaż jego rodzice byli wykształconymi ludźmi na poważnych stanowiskach. Jego matka była laryngologiem, a ojciec szanowanym w mieście adwokatem. Średnia ocen grubego na koniec ósmej klasy była najwyższa w szkole, ale on z jakiegoś powodu wolał zadawać się ze mną i mi podobnymi, zamiast przyjąć do wiadomości, że jest genetycznie skazany na sukces. A ja go lubiłem. Mimo że był niezdarny, raczej miękki, to mogłem się od niego wiele nauczyć. No i był wygadany, chyba po ojcu, papudze. Włożyłem świeżą koszulkę Moro Sport, chwyciłem deskorolkę, schowałem do kieszeni szerokich spodni pety i zapalniczkę, rzuciłem malującej się matce Elo na pożegnanie, zatrzasnąłem za sobą drzwi do mieszkania i pognałem schodami klatki schodowej ku mojemu przyjacielowi. Siema, Tiger Wajzo, rzucił mi na przywitanie, kiedy wypadłem na podwórko. Siema, gruby cioto, odpowiedziałem z uśmiechem, którego nie udało mi się ukryć. Idziemy na browara, mam hajs. Gruby zawsze miał hajs. Git. A ty masz coś floty? Jestem pusty. Dobra, nieważne. Ty słuchaj. Zaczął opowiadać, kiedy przemierzaliśmy osiedle. Znasz tego Bola z Sienkiewicza? Jakiego ja Bola? Głodnemu chleb na myśli. Parsknął Gruby. Bola, kurwa, mówię wyraźnie. Nie znam. No ten, co jego stara ma wypożyczalnie filmów na ośce. A, Bolo, ten lamus z tym pedalskim kucykiem. Chuja tam lamu, ziomek na kurwia w na tak, żebyś się obsrał. Jest jebanym wirtuozem playstacji. Gruby komicznie próbował wyprowadzić jakiś cios podpatrzony pewnie w grze. O, a ty następna pizda. Uśmiechnąłem się obserwując jego paralityczne ruchy. Twoja stara finezyjnie zripostował mój kompan, kiedy przekraczaliśmy próg osiedlowego sklepu u Grażynki. Pani Grażyna, zwana przez dzieciaki z dzielnicy pudelnicą ze względu na bujne kręcone farbowane na platynowy blond włosy i mocny makijaż, gewędziła z okolicznym elementem w postaci dwóch chwiejących się na nogach bełkoczących czerwonoskórych jegomościów z butelkami najtańszego piwa w dłoniach. Wzięliśmy po piwie z lodówki, zapłaciliśmy i udaliśmy się na naszą strategiczną ławkę z widokiem na blokowisko, trawnik upstrzony psimi gównami i kilka lichych drzew pasujących do wszechobecnej betonozy jak pięść do nosa. Przed nami boisko pokryte popękanym asfaltem, kosze z pourywanymi obręczami, komuś przeszkadzały. Są wrogowie sportu w tym kraju. Przez nich nikt z nas nie zagra w NBA. Zasiedliśmy na ławce, opierając buty na deskorolkach. Jest takie mądre, bawarskie przysłowie. Piwo powinno być zimne i gorzkie jak chuj nieboszczyka. Oznajmił gruby, kiedy upił spory łyk. I w tym przypadku nie mam zastrzeżeń. Okej, okay, nekrogeju, gadaj co z tym jabolem. Bolem, głupcze. No. Otóż Bolo dostał się do liceum dla jebanych geniuszy w stolicy naszego pięknego kraju. Też byś się dostał, gdybyś złożył papiery. Chuj, bym się dostał. Zresztą nie zostawiłbym cię, bo byś beze mnie zginął. Ty sam zginiesz, jak nie przestaniesz tyle wpierdalać. Powiedziałem, kiedy gruby wyjął z pleca kapaczkę chipsów. Znowu będziesz mlaskał jak wuja z bychu na imieninach ciotki Krzesimiry? Jakiej kurwa Krzesimiry? W tym kraju nie ma takiego imienia. Odparł pakując do ust garść chipsów, z czego jedna trzecia spadła mu na koszulkę i spodnie. Co? Gówno. Bożena, Jadwiga, Maria, Grażyna, Władysława, Teresa, Irmina, kurwa, Barbara... To są kobiety, które żyją w Polsce, zaintonował gruby parafrazując kultową już dzisiaj kwestię Cezarego Pazury z filmu Chłopaki nie płaczą, a który wtedy leciał w kinach. Wybuchnąłem śmiechem. Ten człowiek zawsze umiał mnie rozśmieszyć. Sam zaraził się tym rżeniem ode mnie i niemal nie zakrztusił się chipsami. A propos, rozejrzyj się po naszej ośce, jak chujem sięgnąć nie widać dobrych dup. to skandal jak molesta ziom. Dochodzi dziewiąta rano, gdzie te wszystkie panienki do licha. Zapytał retorycznie po wzięciu dużego łyka piwa. A ty zamierzasz iść we wrześniu do liceum jako prawiczek? Zaruchaj coś, jeszcze masz czas. Przecież sam jesteś kurwa prawiczkiem z jebie. Zresztą nie będę przyjmował rad od kogoś, kto w wieku piętnastu lat nadal nie opanował sztuki jazdy na rowerze. Toż to trzeba być jebanym artystą cyrkowym, żeby utrzymać równowagę na tych dwóch kołach. Deskorolka ma cztery kółka i z niej też się notorycznie wypierdalasz, jadąc po prostej drodze. Dobra, ciach bajera, idzie Angelika. Angelika była osiemnastoletnią mis osiedla. Chodziła do liceum, do którego mieliśmy zacząć uczęszczać za miesiąc. Kiedy mijała nas, siedzących na ławce, poczuliśmy jej zapach. Delikatny, kwiatowy, dziewczęcy zapach perfum. Magia. Jej śnieżnobiałe adidasy, opalone długie nogi, zwiewna mini spódniczka w tym samym kolorze co buty, obcisła różowa bluzka z dużym dekoltem, sięgające aż do zgrabnych pośladków proste złote włosy i twarz anioła o niebieskich oczach z małym noskiem. Każdy facet wariował na jej punkcie. Kiedy nas mijała, gruby cicho zagwizdał. Ona oczywiście nie zaszczyciła nas nawet krótkim spojrzeniem. Tacy jak my to dla niej tylko dzieciaki. W dodatku niezbyt rokujący. Ona mierzyła wyżej. Podobno była z jakimś ochroniarzem z klubu w centrum. Typem z siłki o IQ upośledzonej wiewiórki. Mogliśmy tylko pomarzyć i obejrzeć jej rozbujany tyłek, kiedy się od nas oddalała. Dobre i to. Jebałbyś co? Gruby szturchnął mnie łokciem, kiedy zniknęła za zakrętem. Wyrwał mnie z rozmarzenia o Angelice. Zamoczyłbyś pytągały obi boku? Co? Chujów sto. Kłóci w dupę i na imię. — Doskonała riposta, milordzie. — Dupa jak dupa, nic specjalnego. — Ta, nic specjalnego. Całe osiedle by pierdoliło, ale ty jesteś taki świętojebliwy. A w ogóle to co z tą panną ze wsi, z krainy, w której psy dupami szczekają i kutasami wodę piją? Natalia, tak? Nadal zakochany? Popierdoliło cię, mój szlachetny ziomeczku. Minęło pięć lat, a ty ciągle o niej myślisz? Walisz konia i wyobrażasz sobie, jak ona teraz wygląda? — Spierdalaj, gruby, nie mów o niej, bo ci jebne. Hola, hola, dzielny rycerzu, nie tak prędko. Racz wybaczyć tę zniewagę prostemu chłopu. Ukłonił się ironicznie z dłonią na sercu. Masz coś hajsu? Jestem pusty, już mówiłem. Dawaj wieczorem do diabła. Dostał wczoraj paczkę od starego ze Stanów. Ma nowe filmy i magazyny, podobno nawet nowego Transworlda. Melo będzie grane. Diabeł był osiedlowym piratem. Przegrywał i sprzedawał filmy i muzykę. Dzięki ojcu miał dostęp do ciekawych rzeczy, niedostępnych jeszcze u nas. Był metalem o długich czarnych włosach, bladej, zapadniętej twarzy, chudy, wysoki i podobny trochę do Merlina Mensona. Jeździł na desce, słuchał black metalowych kapel ze Skandynawii i nosił koszulki z logotypami czasem nie do rozczytania. Zawsze wyglądał na niewyspanego i wkurwionego. Nosił przy sobie w kieszeni czarnych dziurawych dżinsów nóż sprężynowy, co tylko potęgowało jego mroczny wizerunek. Nie chce mi się. Pojeżdżę dzisiaj. Może uda mi się w końcu skleić hillflipa z krawężnika. Lepiej wejść z chaty aparat i porób mi foty. Może trafimy do ślizgu. Powiedziałem, chociaż w to nie wierzyłem. Racz jednak zauważyć, iż nie słuchasz mego przekazu. Proponuję ci ciekawsze zajęcie dla nas obu. Otóż jest dzisiaj posiaduwa u diabła. Skujemy się i pooglądamy nowe skate'owe filmy z Ameryczki. To był jednak dobry plan. Po ostatnich kilku dniach czytania komiksów z Jerzem Jerzym, oglądaniem zdjęć skate'ów ze stolicy, śledzeniem wywiadów z raperami, recenzjami płyt, zapowiadało się w końcu coś ciekawego. A nie wolałbyś poczytać książkę? Kurwa! Moje całe życie to fikcja literacka w dupę misia. Czas żyć, Tiger. Ostatnie wakacje przed liceum to się nie zdarzy drugi raz. Zamierzam je zapamiętać, kochany Gnojku. Będziemy je wspominać na emeryturze działajmy! No dobra. Ale tak jak ci mówiłem, jestem pusty. Chuj w to, ja mam hajs. Kupimy co trzeba i wyruszymy ku przygodzie, przyjacielu. Gruby miał dar przekonywania, bez wątpienia. Nie zawsze rozumiałem, co do mnie mówi, ale raczej zawsze mówił z sensem. Tak mi się wydawało. To się chyba nazywa charyzma. Ten niepozorny człowieczek ją miał, podziwiałem go za to. Dobra, idziemy do diabła, bydlaku. Odezwałem się po chwili zastanowienia. No i to się mnie podoba. Powiedział gruby. Umówiliśmy się na wczesny wieczór i się rozeszliśmy. Ja poszedłem na miejscówkę pojeździć z ziomkami, a gruby do domu grać w tekena na konsoli. A mówią, że sport to zdrowie, kłamczuchy jebane. Roześmiał się i uderzył mnie zamaszyście dłonią w plecy. Wybiła godzina dziewiętnasta i spotkaliśmy się z grubym w umówionym miejscu na osiedlu obok kiosku ruchu, w którym zaopatrywaliśmy się w prasę, taką jak miesięcznik ślisk, a także inne magazyny, w których więcej było zdjęć niż tekstów, i te zdjęcia przedstawiały kobiety w sposób przedmiotowy, jakby ktoś dzisiaj stwierdził: Stara szkoła, papier, nie www. Kurwa jebano, debilu! syknąłem. Godzinę wcześniej z bólem dotarłem do domu. Nie zrobiłem tego hill flipa, mimo usilnych prób, za to przewróciłem się w niecodzienny sposób na plecy właśnie. Niemiłosiernie bolały, co gruby wykorzystał. He, 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 dobra, nie świruj. Do ruchania się zagoi, odparł z szerokim uśmiechem. Nie umiałem być zły na grubego dłużej niż kilka chwil. Zresztą nie było na to czasu. Kiedy przemierzaliśmy wzdłuż bloków chodnik prowadzący do mieszkania diabła, na naszym horyzoncie pojawiły się one: Sandra i Julka. Obie o rok starsze od nas, szesnastolatki, które lubiły ryzyko i dobrą zabawę. Tyle mniej więcej o nich wiedzieliśmy. O, bierzemy je na bibę. Z entuzjazmem odezwał się Gruby, widząc zbliżające się do nas dziewczyny. Siemano! Przywitał je, kiedy były już w zasięgu jego niezbyt donośnego głosu. Hej! odezwała się Sandra. Co tam dupeczki? Zagaił. Julka, która była na poziomie intelektualnym grubego, czyli dość wysokim, już miała się odezwać z pretensjami dotyczącymi nomenklatury używanej przez niego, ale ubiegła ją Sandra, która stanęła w pozie zarezerwowanej dla obrażonych lasek, wiedzących, jak taka poza jest atrakcyjna. Ugięła lekko prawą nogę, wyprostowała lewą, w tę samą stronę, wypychając biodro i pochylając głowę, złożyła na wydatnych piersiach ręce i zmrużyła oczy. Krzysiu, powiedziała. Już prawie zapomniałem, że tak gruby ma na imię. A ty nie powinieneś się uczyć, kochany? Sandra była doświadczoną nastoletnią flirciarą. Miała na sobie obcisłe dżinsowe szorty, czerwone trampki, opalone długie, szczupłe nogi, różową bluzkę na ramionczkach i czarne warkoczyki opadające na ramiona. Wyglądała trochę jak nastoletnia mist cyganek i plotki głosiły, że jej ojciec rzeczywiście był cyganem. Mama, stuprocentowa słowianka, zmieniała facetów kilka razy w roku. Córka miała świetny wzór do naśladowania. W środku wakacji, moja droga, nawet ja nie jestem aż tak pojebany. Na wszystko przyjdzie czas, lecz chwila obecna obfituje w piękne widoki, a ja, jako koneser dobrych sztuk, pragnę zaproponować ich autorkom spotkanie towarzyskie. Krzysztof był w formie. Tych dwóch dżentelmenów, które widzą wasze piękne oczy, udaje się właśnie do niejakiego diabła, którego szanowne panie na pewno kojarzą. Zakupiliśmy co trzeba i zapraszamy z nami. Co wy na to, kochanieńkie? Dziewczyny spojrzały na siebie i przez chwilę bezgłośnie zastanawiały się, co odpowiedzieć na tak finezyjnie zaprezentowane zaproszenie, ale widać było, że się nudzą i krążą po osiedlu w poszukiwaniu rozrywki. Pierwsza odezwała się Sandra. Może wpadniemy, ale później zobaczymy. Powiedziała z nonszalancją w głosie, po czym złapała za rękę koleżankę i odeszły. Odprowadziliśmy je wzrokiem, obserwując bujające się biodra Sandry i za wszelką cenę starające się tego nie robić biodra julki. Przyjdą, przyjdą, powiedział gruby, kiedy ruszyliśmy dalej i w zasięgu naszego wzroku pojawił się blok diabła. Diabeł zrobił się bardzo elektryczny, odkąd zaczął więcej konsumować niż sprzedawać swojego towaru. Trzeba było być ostrożnym w stosunku do niego. Nerwowo kręcił głową i wszędzie widział potencjalne zagrożenie. Nie inaczej było kiedy zadzwoniliśmy domofonem stojąc pod jego klatką. Zanim nam otworzył firanka w jego oknie, minimalnie drgnęła i pojawiło się w niej jego szeroko otwarte oko, jak Użana Reno, kiedy wpuszczał małoletnią Natalii Portman w Leonie Zawodowcu. Tylko że nas nie obserwował żaden zabójca, a my nie płakaliśmy przed okiem Judasza. Mieszkał na parterze i było to widać, chociaż jemu pewnie wydawało się, że jest niewidzialny w swojej głębokiej konspiracji. W końcu otworzył nam drzwi prowadzące na klatkę schodową. Czy zamawiał pan w pierdol? Gruby nie mógł się powstrzymać. Dawajcie do środka szybko. Padło z ust diabła, kiedy otworzył nam drzwi do mieszkania. Miał na sobie czarną koszulkę z ociekającym krwistą czerwienią logotypem det-metalowego zespołu Cannibal Corps, czarne jeansowe spodnie, w których wykonał misterne cięcia na nogawkach i czarne wansy na stopach, no i długie, tłuste czarne włosy, typowy metal. W mieszkaniu panował półmrok. Diabeł mieszkał sam, przynajmniej nieoficjalnie, bo jego ojciec znajdował się w Stanach Zjednoczonych, a matka, która była co prawda zameldowana tutaj, niezwykle rzadko się tu pojawiała. Nie miała czasu odwiedzać syna, bo poświęcała go na pomieszkiwanie u kolejnych kochanków, z których podobno niektórzy mieli nawet pracę, chociaż to niepotwierdzona informacja. Przeszliśmy przez ciemny korytarz i weszliśmy do nieco jaśniejszego salonu. Wyglądał on tak jak chyba wszystkie salony na naszym osiedlu i wszystkich osiedlach w naszym kraju. Jakaś komoda, jakaś szafa, kanapa, fotele, stół, kiczowaty obraz na ścianie, dywan na podłodze, żyrandol i telewizor na przystosowanej pod niego szafce. Pod telewizorem konsola PlayStation, pady, magnetowit na kasety VHS. Na niskim szklanym stole ustawionym pośrodku zestawu wypoczynkowego było kilka pustych butelek po piwie, jedna do połowy wypita flaszka czystej, kieliszki, niedojedzona paczka chipsów paprykowych, kilka kubków po kawie i wypełniona petami popielniczka. Czysty folklor. W powietrzu unosił się zapach tytoniu, gandzi i przetrawionego alkoholu. Afrodyzjak dla koleżanek, które miały wkrótce przybyć. Gracie kurwa w Tekena? Zagaił gospodarz, odpalając papierosa od zapałki, którą po chwili umieścił w pełnej popielniczce, przypominającej już upośledzonego jeża. Ja nie grałem, ale gruby owszem i razem z diabłem zasiedli do partyjki, a ja otworzyłem, nie pytając o pozwolenie, drzwi balkonowe na oścież, żeby wywietrzyć zatęchłe pomieszczenie, chociaż przy trzydziestostopniowym upale graniczyło to z cudem. Gruby wygrał wirtualną walkę z diabłem, a ten wyraźnie zdenerwowany, cisnął swoim padem o podłogę, wstał z fotela i wyszedł z pokoju. Po krótkiej chwili wrócił z fajką wodną i strunówką wypełnioną marihuaną, którą handlował, ale przede wszystkim palił. Bez słowa nabił cybuch zieloną substancją i przyłożył do niego ogień. Tym razem ze szlachetnej, srebrzystej zapalniczki na gaz, trzymanej najwidoczniej na specjalne okazje, usta do ustnika i rozpoczął proces. Fajka wodna zabulgotała donośnie. Ten dźwięk zawsze kojarzył mi się z odgłosami, jakie mógłby wydawać jakiś żabopodobny potworek z innej planety. Chyba czytałem za dużo fantastyki w dzieciństwie, a teraz paliłem za dużo zioła. Diabeł podał Bongo grubemu i on też zaciągnął się głęboko, po czym wszystko wykasłał i pobiegł do toalety, pewnie zwymiotować. Po nim przyszła kolej na mnie. Wciągnąłem słodki dym i poczułem ciepło w brzuchu. Poczułem się lekki, powoli wypuściłem dym i wtedy zadzwonił domofon. Diabeł, który leżał już na podłodze z rękami założonymi na brzuchu, z zamkniętymi oczami, powiedział leniwym głosem, żebym nie wpuszczał psów. Podniosłem się niechętnie, podszedłem do domofonu i podniosłem słuchawkę. Halo, Sandra i Julka, podobno jesteśmy zaproszone. Usłyszałem udający znudzenie głos Sandry i nacisnąłem guzik zwalniający zamek w drzwiach klatki schodowej. Otworzyłem drzwi do mieszkania i zobaczyłem dwie seksowne, uśmiechnięte koleżanki z osiedla. Siema, Tiger, powiedziała zalotnie Sandra, kiedy mijała mnie w progu. Za nią weszła Julka. Siema, wydukałem. Mamy wódkę i kole, oznajmiła Sandra, uchylając rąbka torebki. Macie lód? Co? Lód, kostki lodu, głupku. Zaśmiała się z mojej chwilowej niepoczytalności powodowanej widokiem dwóch pięknych dziewczyn i działaniem binolu we krwi. Y tak, nie, nie wiem. Zabawny jesteś. Chodź do kuchni. Poszliśmy. Sandra otwierając zamrażarkę pochyliła się wypinając zgrabną pupę w moją stronę. Julka widząc to i zapewne również moją minę przewróciła oczami, westchnęła cicho i złożyła ręce na piersiach. To westchnięcie otrzeźwiło mnie, pewnie się zarumieniłem i szybko podszedłem do szafki, z której wyciągnąłem szklanki. Sandra, uśmiechając się do mnie zalotnie, powrzucała do nich lód i tak zaopatrzeni poszliśmy do dużego pokoju. Kiedy weszliśmy, chłopaki siedzieli znowu przy stole. Diabeł nabijał bongo, a gruby zacierał ręce. Zawiesili się na chwilę, kiedy poczuli słodki zapach kobiecych perfum i zobaczyli dwie kołyszące biodrami wystrojone imprezowo dziewczyny. Hej chłopcy! rzuciła niby od niechcenia Sandra. Julka tylko pomachała dłonią w powitalnym geście. Wyglądała od początku tak, jakby nie chciała tu być, jakby to koleżanka ją namówiła, a Sandra bez wątpienia miała charyzmę i dar przekonywania. Była jedną z tych dziewczyn, które zawsze brały w życiu to, co chciały, ale nie zawsze dobrze na tym wychodziły. Hej, wyszczerzył zęby gruby na ich widok. Diabeł już w tym czasie podpalał cybuch fajki wodnej. Siadajcie, kociaki, cała kanapa wasza. Usiadły na kanapie, a ja wcisnąłem się pomiędzy nimi, mając na uwadze skrócenie dystansu między mną a Sandrą. Wyciągnęła z torebki flaszkę wyborowej i kole, rozlała wódkę do pięciu szklanek z lodem, sobie i koleżance dolała kole, a nam zostawiła czystą, wiedząc, że chłopaki taką piją. A chłopaki rozpracowali we trzech bongo, wiedząc, że takie dziewczyny jak one nie palą. Nie pogardziłyby białym albo tapsami, ale diabeł nie miał aktualnie nic na magazynie, przynajmniej tak twierdził. Pozostało skupić się na wódce, bo Gandzia też się właśnie skończyła. Gruby wyjął z plecaka drugą flaszkę, a diabeł miał w lodówce jeszcze jedną, kilka piw i dużą butelkę czeskiego osiemdziesięcioprocentowego absyntu. Zapowiadała się ciekawa noc. — Ej, nudziarze, wy zamierzacie grać w te swoje śmieszne gierki? — nie ukrywała rozczarowania Sandra dopiero po rozlaniu drugiej kolejki, zauważając odpalonego tekena na ekranie telewizora. O nie, nie, dawajcie jakąś muzykę. Zerwała się z kanapy i podeszła do wieży stereo, nad którą wisiała półka z płytami i kasetami. Zaczęła przeglądać dostępną ofertę i wyglądała przy tym, jakby ją mdliło. Nic dziwnego, zważywszy na gust muzyczny diabła, który delikatnie mówiąc odbiegał od jej gustu. Jego muzyka nadawałaby się nam msze satanistyczne, a ona reflektowała w dyskotekowych brzmieniach, ewentualnie w hiphopolo pokroju Mezo i Libera. Kurwa, chłopaki, nie pierdolcie, że macie tylko tych szarpi drutów, powiedziała zawiedzionym tonem, ale z fotela zerwał się gruby i chwytając swój plecak, pognał Damię z pomocą. Kochany gruby, przewidział wszystko. Zabrał ze sobą płyty, które były bardziej w klimacie dziewczyn, żeby te dobrze się bawiły. A diabłów już coraz mniej przeszkadzało. Był coraz cichszy i wydawał się krążyć myślami gdzieś daleko, co u niego nie było takie dziwne, więc nikt nie zwracał na to uwagi. Szkoda. Z głośników popłynęły bujające rytmy G-Funku z Kalifornii, konkretnie Snoop Dog, jego genialna pierwsza płyta Doggy Style i hitowy numer Who Am I. A Sandra zaklaskała, tanecznym krokiem podeszła do Julki, chwyciła ją za dłoń, porwała z kanapy i poprowadziła na parkiet, czyli na dywan między stołem a telewizorem. Nawet Julia zdążyła już się wyluzować i obie dziewczyny zaczęły zmysłowo tańczyć ze sobą w rytm klasyki amerykańskiego rapu. Ja z grubym oglądaliśmy je z rumieńcami na twarzach, a diabeł jak to diabeł miał wszystko gdzieś i patrzył w próżnie nieobecnym wzrokiem. Dochodziła północ, a nasza skromna domówka zdążyła się już całkiem rozkręcić. Na stole stała osmolona fajka wodna, młynek do mielenia zioła, puste flaszki po wódce, puszki po piwie i opróżniona przez nas do połowy 0,7 absyntu. W naszych szklankach wypełnionych zielonym alkoholem błyszczały topiące się powoli kostki lodu, a my bawiliśmy się w najlepsze. My, to znaczy dziewczyny, ja i gruby. Diabeł w którymś momencie wyszedł z mieszkania, nic nikomu nie mówiąc. Ale tak już bywało, więc byliśmy spokojni, że niedługo wróci. Podejrzewaliśmy, że mógł udać się do swojego hurtownika po dostawę dragów na jutro. Tuż przed wyjściem obserwował nas w milczeniu spod byka, słuchał naszych rozmów i śmiechów, jak nieobecny na scenie teatru widz skupiony na spektaklu. Nie zwracaliśmy na niego uwagi, byliśmy zajęci sobą, a jego zachowanie zrzucaliśmy na karp jego ekscentrycznej osobowości i wielu na co dzień spożywanych środków odurzających, bo alkohol i marihuana były tylko nielicznymi z nich. Traktował swoje ciało jak laboratorium chemiczne. Kiedy zostaliśmy we czwórkę, nawet nam to odpowiadało. Siedziałem z Sandrą na kanapie, a gruby Julka w fotelach rozlokowanych po przeciwnych stronach stołu. Mój przyjaciel chyba pozazdrościł mi mojego położenia i postanowił też zmniejszyć dystans między nim a koleżanką. "Julka!" zawołał rozochocony. "Dawaj, zagramy w coś na konsoli." "Krzysiek," odezwała się zdecydowanie śmielej niż na początku naszego spotkania. "Nie będę grała w te twoje mordobicia." "Ależ droga koleżanko, wypraszam sobie, nie śmiałbym proponować tobie tak brutalnych rozrywek. Zaraz coś wybierzemy." Powiedział i niczym kot, co wyglądało naprawdę komicznie, przeskoczył z fotela do konsoli i zaczął przebierać w pirackich płytach z grami z zapisanymi na nich markerem tytułami. Mam, zagramy w Need for Speed, pościgamy się furami, co ty na to? Nie czekając na odpowiedź, jakby nie dając jej czasu do zbyt długiego namysłu, już umieszczał płytę z grą w czytniku PlayStation. O, już lepiej, chętnie pojeżdżę ładnym autem. Odpowiedziała Julka nawet z lekką ekscytacją i usiadła po turecku na podłodze tuż obok grubego. Uśmiechnąłem się widząc ich i wyobrażając sobie mojego przyjaciela, jak jutro będzie to przeżywał i podkoloryzowywał przed samym sobą, przede mną i przed innymi kumplami. Z głośników leciał właśnie kawałek się żyje molesty i czułem się szczęśliwy. Ostatni raz tak cudownie bez trosko czułem się właśnie wtedy, przynajmniej tak to zapamiętałem, może ze względu na kontrast, który miał niedługo nadejść. Nagle poczułem na udzie ciepło. Delikatna dłoń sandry z paznokciami pomalowanymi na różowo z dwoma pierścionkami na smukłych palcach spoczęła na nim, a na mojej twarzy jej zamglony wzrok który w połączeniu z jej dotykiem sprawiał, że poczułem, iż krew spływa z mojej głowy do zdecydowanie niżej umieszczonej części ciała. Uśmiechnęła się do mnie zalotnie i kiedy gruby z Julką byli odwróceni do nas plecami, zajęci już grą, ona przysunęła się jeszcze bliżej i pocałowała mnie w usta. Chciałem odwzajemnić pocałunek, ale ona nagle wstała z kanapy, wzięła mnie za rękę i pociągnęła za sobą, chociaż moje nogi były jak z waty. Zaprowadziła mnie do toalety. Kiedy weszliśmy, zamknęła za nami drzwi. Usiadłem na klapie deski klozetowej, a ona wskoczyła na mnie, siadając okrakiem. Złapałem ją za pośladki i przysunąłem do siebie. Ona objęła zachłannie moją szyję i przywarła ustami do moich ust. Poczułem smak jej malinowego błyszczyka, a zaraz potem kolczyk na jej języku, który spotkał się z moim językiem. Zacisnąłem mocniej dłonie na jej opiętej dżinsowymi szortami pupie i poczułem rosnące w ekspresowym tempie podniecenie. Całowaliśmy się tak, jakbyśmy byli dla siebie wymarzonymi smakami. Ona głaskała tył mojej głowy, drapała paznokciami i jęczała cicho, kiedy ja wbijałem porządliwie palce w jej tyłek. Poczuła moje podniecenie i odsunęła się lekko biodrami. Uśmiechnęła się do mnie niemal wulgarnie i sprawnym ruchem rozpięła mój rozporek. Włożyła tam dłoń i wyciągnęła go z moich bokserek. Chwyciła go mocno w dłoń. Zaczęła poruszać nim w górę i w dół, pochylając się ku mojej twarzy i nie przestając mnie całować. Poczułem, że moje oczy zachodzą mgłą, a krew zupełnie odpłynęła z mojej głowy. Pierwszy raz kobieta trzymała mojego penisa, tak bliskiego wytrysku jak wulkan Etna tuż przed erupcją. Ona wiedziała, co robi, najwidoczniej nie robiła tego pierwszy raz. Czułem, jak jej ciepła dłoń porusza nim szybko i umiejętnie. W tym samym czasie jej język szalał w moich ustach. Jej delikatny jęk wwiercał się w moje uszy. Czułem, że zaraz eksploduje. Wtedy ona, wiedząc, że jestem blisko, puściła go i szepnęła mi do ucha, co zaraz nastąpi. Kiedy to usłyszałem, byłem bliski szaleństwa, a ona zsunęła się z moich kolan i uklęknęła przede mną. Moje myśli wirowały jak tornado, a ona klęcząc przede mną, chwyciła go, twardego do granic możliwości pulsującego ponownie w swoją dłoń i zbliżyła do niego swoje rozchylone delikatnie usta, które oblizała językiem. I wtedy. I wtedy coś się stało. Nagle wydarzyło się coś, co zmieniło nasze życie na zawsze. Zza drzwi toalety dobiegł nas przeraźliwy krzyk jej koleżanki. Nie, to nie był nawet krzyk, to była histeria. Zamarliśmy w tej niecodziennej pozycji. Ona puściła mnie i wyprostowała plecy, pozostając na kolanach, a ja zerwałem się na równe nogi i szybko go schowałem, zapiąłem rozporek. Ona po krótkiej chwili też wstała i szybkim krokiem skierowaliśmy się w stronę salonu. Obraz, który stanął przed moimi oczami, nigdy nie zniknie z mojej pamięci. Do dzisiaj widzę każdy detal, jakbym oglądał zdjęcie. W wejściu do pokoju, oparta plecami o ścianę, stała Julka. Blada i przerażona. Drżącymi dłońmi zakrywała usta. Cała się trzęsła. Już nie krzyczała. Była sparaliżowana strachem. Na dywanie leżał gruby. Na plecach. Nogi miał ugięte. Trząsł się, jakby stał nad nim potwór. Obiema dłońmi trzymał się za szyję. Dłonie były czerwone od krwi, która przeciekała mu między palcami. Kurwa, co ty! Wykrztusiłem przez zaciśnięte gardło. Nad nim stał diabeł. Ciężko oddychał. Miał wzrok demona. Przysiągłbym, że jego oczy były czarne, a z ust ciekła mu piana, chociaż to pewnie tylko moja wyobraźnia. W ręku trzymał swój nóż. Cały we krwi, na dywan kapały gęste krople szkarłatu. Jego dziki wzrok utkwił na mnie. Kurwa, ty pojebie, co ty odjebałeś! Głos drżał mi w sparaliżowanym chwilowo ciele. Serce waliło tak, jakby chciało wyrwać się z piersi. Nie mogłem uwierzyć, nie mogłem zrozumieć nie, to nie mogła być prawda. Zrobiłem dwa kroki w kierunku diabła. Nie wiem, co chciałem zrobić. On miał nóż, ja zaciśnięte do białości pięści. On nie czekał na mnie. Rzucił się w kierunku otwartego balkonu na parterze, wybiegł tam i przeskoczył przez barierki na podwórko. Zniknął w czarnej nocy. Kurwa, mać! Uklęknąłem przy grubym, ciągle trzymał mocno swoją przeciętą nożem diabła szyję. Krew przeciekała mu przez palce, jego twarz była biała jak kartka papieru, a oczy wielkie i pokryte gęsto coraz gęściej cienkimi czerwonymi żyłkami. Sandra, dzwoń na pogotowie, kurwa, dzwoń teraz! pobiegła do stacjonarnego telefonu, który znajdował się w kuchni. Julka zemdlała, karetka przyjechała. Za późno. Mój jedyny przyjaciel umarł na moich rękach. Wykrwawił się przez poderżnięte gardło. Płakałem jak dziecko. Nigdy wcześniej ani nigdy później mój płacz nie rozdarł mojego serca tak jak wtedy. Coś we mnie umarło razem z nim. Do dzisiaj robi mi się słabo, kiedy to sobie przypominam. Kończę to pisać po czwartej nad ranem. 23 lata po tym wydarzeniu i nadal nie mogę uwierzyć, że jego już nie ma. Kończy mi się whisky, został mi ostatni papieros. W zadymionym pokoju ledwo już widzę ekran laptopa. Czuję się fatalnie. Diabeł nie doczekał procesu, popełnił samobójstwo w areszcie, podciął sobie nocą żyły przemyconą żyletką i wykrwawił się na śmierć na swojej pryczy. Zawsze miał skłonności autodestrukcyjne, kaleczył się już wcześniej. Wyciął sobie kiedyś koślawy pentagram na przedramieniu. Teraz myślę, że cierpiał na głęboką depresję. W tamtych czasach nie mówiło się głośno o problemach psychicznych. Ojciec się nim nie interesował. Żeby zagłuszyć sumienie, wysyłał mu raz na rok na jego urodziny paczkę z USA. Matka piła i puszczała się na lewo i prawo. To nieprawda, że miłość jest ślepa. Miłość widzi wyraźnie. To nienawiść zaślepia. Miłość czyni odważnym, a nienawiść powoduje strach. Wybaczyłem mu. Miał swoje demony, z którymi nie umiał sobie poradzić. Nie było nikogo, kto mógłby mu wtedy pomóc. Dzisiaj wiem więcej, widzę więcej i myślę, że dzisiaj mógłbym chociaż spróbować mu pomóc, póki był na to czas. Mieliśmy z grubym tyle planów, chcieliśmy założyć firmę, wybudować domy obok siebie. Nie musiało się udać, ale mógłby żyć, chociażbyśmy się mieli spotykać raz na rok w okolicach świąt Bożego Narodzenia, chociaż miałbym mieszkać na biegunie północnym, a on na południowym, chociaż nasze drogi miałyby się rozejść, chociaż mielibyśmy się kiedyś pokłócić i nie odzywać do siebie latami, mimo że nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale nawet zakładając coś takiego, on mógłby dalej żyć, gdyby nie ta jedna noc. Zawsze byłaby jakaś droga powrotu, nadzieja, myśl o pogodzeniu się. Gruby był moim jedynym przyjacielem. Do dzisiaj nie miałem nikogo tak bliskiego jak on. Kochałem go jak brata, tak też go traktowałem. Kiedy go zabrakło, kawałek mnie odszedł razem z nim. Nigdy już nie śmiałem się tak szczerze. Nigdy nie zwierzałem się nikomu tak jak jemu. Strach przed własną śmiercią nie ma żadnego sensu, bo kiedy umierasz, umierają wszystkie twoje problemy, emocje i troski. Tylko tym, którzy żyją, jest ciężko. Tylko strach przed śmiercią bliskich jest prawdziwy i racjonalny. Kiedy odchodzą ci, których kochasz, część twojej duszy odchodzi razem z nimi, a ból, który temu towarzyszy, jest bardziej przerażający niż jakikolwiek ból fizyczny i zostaje z tobą do końca. Czas go nie leczy. Leczy go tylko Twoja własna śmierć.